Pamiętasz swoje pierwsze kroki w drużynie Lecha? Pierwsze kroki... Zaczynałem jako młody chłopak, bo bodajże w tej klasie szkoły podstawowej zaczynałem swoją taką przygodę z piłką i przeszedłem wszystkie kategorie wiekowe w Lechu, aż trafiłem do pierwszej drużyny Lecha Poznań. A pamiętasz swój pierwszy mecz w Ekstraklasie? To był bodajże rok 99 albo 98. W marcu zagrałem bodajże chyba 20 minut w meczu derbowym z Amiką, gdzie wygraliśmy 2-0. A pierwszy gol dla Lecha Poznań? Dokładnej daty nie pamiętam, ale był to mecz przeciwko Górnikowi. Byłeś związany przez kilka ładnych lat. No i też przeżyłeś ten najtrudniejszy okres w tej nowszej historii Lecha Poznań, czyli spadek z Ekstraklasy w końcówce lat 90. No tak. W Lechu spędziłem bodajże 9-10 lat. No były zloty i upadki. Na pewno tym upadkiem to był spadek do... Wtedy to była druga liga. I na pewno to było niemiłe przeżycie, aczkolwiek też jakieś doświadczenie, bo na pewno gra w drugiej lidze, gdzie po spadku można powiedzieć, ledwo co utrzymaliśmy się w następnym sezonie w drugiej lidze i dopiero po dwóch sezonach awansowaliśmy do Ekstraklasy. I też właśnie w tamtym okresie stałeś się pierwszoplanową postacią w Lechu Poznań. Wtedy, przewinęło się też kilku trenerów w tym Lechu Poznań i mówię, był okres, gdzie można powiedzieć, że w drugiej lidze od razu po spadku walczyliśmy o utrzymanie się w tej drugiej lidze i na pewno ten okres był bardzo ciężki dla nas, dla kibiców, bo to też było widać na meczach, że przychodziła garstka tylko kibiców po spadku, ale później jakoś zaczęło się nam udawać wygrywać i ciężką pracą doszliśmy do tego, że awansowaliśmy do... Tutaj w Bad Wach Lecha udało Ci się osiągnąć taki pierwszy znaczący sukces. To był Puchar Polski po powrocie do Ekstraklasy i Super Puchar. No na pewno. Będzie to, można powiedzieć, do końca życia będę to pamiętał, to wydarzenie, bo akurat wtedy w Lechu można powiedzieć, że borykaliśmy się z kłopotami finansowymi. Dużo się o tym też mówiło w mediach, że w Lechu nie ma pieniędzy. Aczkolwiek jakiś tam wynik my jako piłkarze, jako zespół, jako drużyna zrobiliśmy, bo bodajże zajęliśmy wtedy czwarte czy piąte miejsce w lidze i ograliśmy finale w dwumeczu Legii Warszawa, gdzie zdobyliśmy Puchar Polski. A jakieś szczególne wspomnienia z tym meczem w Warszawie, rewanżowym? W Poznaniu było 2-0, dwie bramki Piotrka Rejsa. W Warszawie porażka 1-0, ale jednak udało się utrzymać ten wynik do końca. Na pewno najważniejszym był ten pierwszy mecz w Poznaniu, gdzie można powiedzieć, że był nawet nadkomplet publiczności w Poznaniu, że pamiętam, że już chyba 2 godziny przed meczem był prawie komplet na stadionie i na pewno te dwie bramki strzelone w Poznaniu ustawiły nas w jakiejś komfortowej sytuacji, że na rewanż do Warszawy jechaliśmy z 2-bramkową zaliczką. Aczkolwiek każdy z nas zdawał sobie sprawę, że Legia grała u siebie bardzo dobrze i na pewno wiedzieliśmy, że będzie nas czekał bardzo ciężki mecz. No ja bodajże w 25 minucie doznałem kontuzji barku, także musiałem opuścić boisko, ale przy odrobinie szczęścia mówię. I przy tych sytuacjach, które Legia miała do i nie wykorzystała, tak się stało, że Lech zdobył w Warszawie Puchar Polski. Potem zdecydowałeś się odejść do Grodzisku, Dlaczego zamieniłeś Poznań na Grodzisk? Można powiedzieć tak, że Lech zawsze był znany z tego, że robił dużo transferów i zawsze po rundzie czy po sezonie wyróżniający się zawodnicy byli, można powiedzieć, sprzedawani czy były transfery do lepszych klubów, czy to za granicę, czy tutaj w Polsce. Nie można powiedzieć, dowiedziałem się, że jestem pierwszym zawodnikiem, który po prostu będzie musiał odejść z klubu, bo Lech, tak jak tu wcześniej wspomniałem, borykał się
z kłopotami finansowymi, bo przez 7 miesięcy my jako piłkarze nie mieliśmy płaconych pieniędzy na czas i na pewno w jakimś stopniu prezesi tego klubu zdecydowali, że trzeba będzie kogoś po prostu sprzedać czy zrobić jakiś transfer, żeby jakieś te pieniądze wpłynęły na konto klubu i efektem tego był mój transfer do Grodziska. Tutaj w Grodzisku też były sukcesy. 2 razy Puchar Polski, Puchar Ligi, Super Puchar. No tak, po moim przyjściu do Grodziska prezes Drzymała miał i stawiał drużynie zawsze jak najwyższe cele. I w pierwszym sezonie zdobyłem z Grodziskiem, można powiedzieć, wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski. Wygraliśmy też Puchar Ligi, także na pewno okres w Grodzisku będę też wspominał bardzo dobrze, bo przez te miesiące, które spędziłem w Grodzisku, na pewno jakieś sukcesy też sportowe odniosłem z tą drużyną. I tutaj też w Twoim piłkarskim CV jest taki krótki epizod w Obrze Kościan. Czy to ciężko nazwać, czy to jakiś epizod? No akurat w Grodzisku doznałem ciężkiej kontuzji kolana, gdzie można powiedzieć, że 8 miesięcy spędziłem na rehabilitacji i bodajże wtedy był chyba trener Liczka, trenerem Grodziska. Wiedział, że wracam po ciężkiej kontuzji i wtedy właśnie drużyna Grodziska współpracowała właśnie z Obrą Kościan i zagrałem bodajże tam jeden mecz w rezerwach i to do dzisiaj, jest tak zaznaczone, że też można powiedzieć zagrałem w tej Obrze Kościan. Potem kolejny klub Zagłębie Lubin. Tutaj był Super Puchar Polski. No i też znalazłeś się wraz z Zagłębiem ligę niżej. To była ta karna degradacja. Po przejściu do Zagłębia właśnie grałem bodajże pół sezonu, cały sezon po tym, jak Zagłębie zdobyło mistrza Polski. I na pewno też była tam bardzo dobra atmosfera, bardzo dobrzy piłkarze. I po całej rundzie, po karnej dyscyplinacji z tego względu, że Zagłębie miało jakieś tam zarzuty związane z korupcją, ze sprzedawaniem meczy, zostaliśmy zdegradowani do klasy niżej, ale na pewno też będę wspominał ten klub i ten czas spędzony w Lubinie bardzo mile, bo na pewno okres gry w pierwszej lidze. Później był awans do ekstraklasy, na pewno to też w jakimś stopniu było dla mnie przeżyciem czy jakimś tam doświadczeniem. I potem udało się powrócić tutaj z tym Zagłębiem do ekstraklasy i kolejny klub to była Krakowia. Po prawie 2,5 roku pobytu mojego w Zagłębiu Lubin zostałem, można powiedzieć, przetransferowany do drużyny Krakowi. I na pewno też w jakiś stopniu było to dla mnie doświadczeniem grać w takim klubie z tradycjami, a przede wszystkim żyć też w takim mieście, jakim jest Kraków. Czyli bardzo dobre wspomnienia z tamtego okresu w Krakowie spędzonego przez Ciebie? Na pewno będę wspominał ten klub, to miasto bardzo dobrze, bo na pewno poznałem też tam wielu ludzi, którzy mieli też do czynienia z piłką, którzy też kiedyś grali w tym klubie i na pewno z tego co zapamiętam, to na pewno mecz derbowy, bo miałem zaszczyt grać w meczu derbowym przeciwko Wiśle i trzeba przeżyć na własne i zobaczyć na własne oczy, co się tam dzieje tydzień nawet przed meczem derbowym, bo można powiedzieć, że cały Kraków żyje tym meczem i ci kibice wszyscy czekają nieraz ileś miesięcy, żeby obejrzeć ten mecz derbowy i akurat w tym meczu derbowym udało mi się strzelić bramkę na 1-0, gdzie wygraliśmy. To co zobaczyłem po meczu, co kibice nam urządzili za fetę, to w pewnym momencie poczułem się, jakbym zdobył z Krakowa mistrza Polski, bo po pokonaniu Wisły można powiedzieć, że przez ileś miesięcy kibice Krakowi można tak powiedzieć, że rządzili w Krakowie, bo ta nienawiść jednak jest i między tymi klubami była zawsze. I na pewno cieszy mnie to, że w jakiś sposób też mogłem dać radość tym kibicom z takiego jednego głowy. Wspomniałeś o tej nienawiści wśród kibiców.
A powiedz, czy ty miałeś jakieś nieprzyjemności jako zawodnik pasów ze strony kibiców Wisły? Mówię, no tutaj trzeba było uważać, gdzie się chodzi po Krakowie, po różnego rodzaju centrach handlowych, czy nawet po różnego rodzaju spacerach, czy to nad Wisłą, czy po rynkach, bo no, ci kibice zawsze byli znani z tego, że nie wiadomo na kogo się spotkało, a no mówię, no, liczyło się na pewno bezpieczeństwo, aczkolwiek no mówię, no, nie spotkałem się z tym, że doszło do jakiegoś incydentu nieprzyjemnego, bo na pewno sam to, nawet tego nie chciałem, ale była sytuacja, że mieszkałem na osiedlu takim, gdzie sami byli kibice Krakowi, ale też zdarzyło się, że było chyba dwóch trzech kibiców Wisły po meczu, gdzie wygraliśmy nerwowym, mój samochód w garażu był cały obrzucany chusteczkami higienicznymi, także to było takie z ich strony, można powiedzieć, nienawiść, aczkolwiek no mówię, dla mnie to było jakieś tam też przeżycie i zabawna sytuacja. W zasadzie można powiedzieć, w swojej karierze piłkarskiej zdobyłeś Puchar Polski, Super Puchar, Puchar Ligi, ale brakuje takiej wisienki na torcie w postaci Mistrzostwa Polski. Na pewno. Trochę tych jakichś osiągnięć w tej dorosłej piłce ekstraklasowej było, aczkolwiek no, byłem bardzo blisko zdobycia Mistrza Polski z drużyną Grodziska, ale na pół metru bodajże przegraliśmy chyba z Legią Warszawa i został tylko srebrny medal, czyli Wicemistrzostwo Polski. Na pewno jakimś tam też moim to było marzeniem zdobyć Mistrza Polski, czy to z Lechem, czy z inną drużyną. Nie udało się, ale mówię, no, życie jeszcze jakoś leci, czas pokaże, może jeszcze szczęście się uśmiechnie i uda się to zdobyć, aczkolwiek, no mówię, no, ja stąpam mocno i twardo po ziemi, także wiem, w którym jestem na razie w miejscu, aczkolwiek, no mówię, jestem człowiekiem ambitnym. Masz wrażenia tutaj po przyjściu do Wągrowca, jak Ci się podoba w Mielbie? Na pewno z tego, co zauważyłem przez te miesiące, 2-3 miesiące, gdzie zostałem piłkarzem Mielby, że na pewno widać, że ogólnie jako Wągrowiec to miasto po prostu dużo też stawia na sport, bo są tu różnego rodzaju sekcje, czy to dobrze chyba mówię, sekcja pływacka, jest też piłka ręczna, jest i piłka nożna, także na pewno akurat w tym czasie, gdzie tutaj wszyscy zawsze mówią, że jest kryzys, podoba mi się to, że no, po prostu miasto jako miasto Mielba, miasto Wągrowiec po prostu stawia na sport i na pewno co się od razu rzuciło mi w oczy, to na pewno po przyjeździe tutaj na ośrodek, gdzie można powiedzieć, że ten ośrodek jest jak na polskie warunki bardzo dobry, bo jest i sztuczna nawierzchnia, obok jest aquapark, także wydaje mi się nie dziwię, że tutaj w ogóle przyjeżdżają zespoły na obozy zimowe, bo już samo to, że no, ekstraklasowe Zagłębie Lubin było tutaj na obozie, to mówi samo za siebie. A co do klubu, no to wydaje mi się, że na pewno dużym zaskoczeniem jest organizacja tego klubu, bo jednak jakby nie było, no ktoś może powiedzieć, a to trzecia liga, ale wydaje mi się, że wszystko jest tutaj robione ku temu, żeby tutaj te ambicje nasze i na pewno te cele, które są przed nami przedstawione, czyli awans do drugiej ligi, choć no musimy tutaj sobie powiedzieć wprost, że to będzie bardzo ciężko, bo ta strata punktów jest jednak dość duża do tych zespołów, szczuba tabeli jest duża, ale no mówię, no fajnie to wszystko idzie w dobrym kierunku i na pewno organizacją tego klubu i tym, że jakieś cele są przed nami stawiane, na pewno Mielba idzie w dobrym kierunku.